Siemano! Dzisiaj zadanie siódme z działu optyka. Słuchajcie, jest to dział, który pojawia się bardzo często na maturze, więc na niego zawsze trzeba zwracać uwagę. Szczególnie, że w tym zadaniu dzisiaj pojawi się taki smaczek, który sprawił wielu uczniom, wielu maturzystom w 2019 roku ogromny problem. To znaczy, prawie wszyscy go rozwiązali. I prawie wszyscy źle. Dlaczego? No bo każdy wiedział, z jakiego wzoru korzystać, a przynajmniej wydawało mu się, że potrafi z niego korzystać. I to pokazuje nam zadanie, że sama znajomość wzorów bez ich interpretacji nie jest wystarczająca, żeby rozwiązywać maturę. Żeby rozwiązać konkretnie to zadanie na maturze. Słuchajcie, to było jedno z trudniejszych zadań, bo tylko 16% go rozwiązało. Chodzi oczywiście o podpunkt, o którym później, a teraz jedziemy od początku, od czegoś łatwiejszego, co rozwiązało już 39%. Zadanie siódme. Uwaga! Uwaga, jazda! Czytam treść zadania. Rozważmy soczewkę dwuwklęsłą. Mamy rysunek obok, wykonaną ze szkła o bezwzględnym współczynniku załamania n równa się 1,6. Dwie informacje są cenne. Po pierwsze, wartość tego współczynnika załamania, a po drugie, że jest to soczewka dwuwklęsła, co od razu nam mówi o tym, że jest soczewką rozpraszającą. Okej, zadanie 7.1. Co oni od nas chcą? Opisaną soczewkę umieszczono w różnych ośrodkach. Wartości bezwzględnych współczynników załamania światła dla tych ośrodków podano w tabeli poniżej. No dobra, spośród ośrodków 1 i 5 podanych w tabeli wybierz i zaznacz tylko te ośrodki, w których opisana soczewka jest jaka? Skupiająca. Uwzględnij wszystkie możliwości. Słuchajcie, i to jest bardzo cenna informacja. Zobaczcie, oni nam coś podkreślili. Jak macie na maturze coś podkreślonego, to czytacie to ze zrozumieniem 5 razy. Skoro mamy uwzględnić wszystkie możliwości, no to trzeba być łosiem, żeby nie ogarnąć, że pewnie jest więcej niż jedna odpowiedź. To nie jest ABCD i wybierz poprawną, tylko uwzględnij wszystkie możliwości, więc może i wszystkie są poprawne, ok? Więc żebyście się nie dali na to złapać. Podkreślone, patrzymy na to 3 razy. Dodatkowo wiemy, że ta soczewka ma się w sposób dziwny zachowywać, bo ma być nagle skupiająca. I tu jest pewien problem. Skoro ona jest rozpraszająca, to czy ona może być skupiająca? Oczywiście może być. Słuchajcie, to zależy od tego, w jakim ośrodku będzie. Jeżeli jest w powietrzu, to my takie zadanie zazwyczaj rozwiązujemy, czyli wiemy, że ona będzie rozpraszająca. Ale jakby dowalić jakiś inny ośrodek o większym albo mniejszym niż 1,6 enie, to może wtedy by to zadziałało. Sprawdźmy to. Zobaczcie, nasza soczewka jest dwuwklęsła, a więc jest soczewką rozpraszającą. My chcemy zmienić tak warunki, żeby nagle z tej rozpraszającej stała się skupiająca. Do tego przyda nam się wzór, który nazywamy zrównaniem albo wzorem szlifierzy. Wygląda on mniej więcej tak. Zdolność skupiająca to jest odwrotność ogniskowej, a to możemy sobie wyliczyć, znając współczynnik załamania soczewki do o tego współczynnika załamania ośrodka minus 1 i tu jeszcze pojawiają się dwa promienie, słuchajcie, w zależności od tego, jaką soczewkę mamy. Czy ona jest dwuwklęsła, dwuwypukła, płaskowklęsła. Te ery, a dokładnie te ułamki mogą przyjmować wartości albo dodatnie, albo ujemne. I teraz kiedy przyjmują dodatnie, kiedy ujemne? Kiedy mamy soczewkę dwuwypukłą, a więc soczewkę skupiającą, to zarówno jeden R, jak i ten drugi R będą dodatnie. W naszym przypadku mamy soczewkę dwuwklęsłą, a więc zarówno jeden R, jak i drugi R będą ujemne. Ok? To trzeba sobie na początek ustalić. Końcowym naszym efektem ma być to, że ta zdolność skupiająca tej soczewki, którą mamy, ma być jaka? Ma być skupiająca, czyli ma być dodatnia, więc Z musi być dodatnie, a w związku z tym 1 przez F też musi być dodatnie. Tutaj w tym ułamku, w tym nawiasie wiemy, że jak odejmiemy jakąś ujemną wartość od jakiejś innej ujemnej, to to dalej będzie minus, nie? Więc teraz przez jakie coś dodatnie czy ujemne trzeba przemnożyć tego minusa, żeby wyszedł nam plus? No odpowiedź jest prosta. No raczej nie przez minusa. Odpowiedź jest prosta. No raczej nie przez plusa, bo plus razy minus daje nam minus. My chcemy, żeby był plus. No to dowalamy sobie minusa. A więc co wiemy? Że o to wszystko tutaj musi być jakie? Mniejsze od zera. No to dobra, zapiszmy sobie to. N soczewki przez N ośrodka minus 1 ma być mniejsze od zera. Po kilku bardzo skomplikowanych przekształceniach,
Czyli po przeniesieniu jedynki na drugą stronę mamy, że ten nasz ułamek ma być mniejszy od jedynki. Przemnóżmy sobie razy n ośrodka i zobaczcie, wyskoczyło nam coś niesłychanego. Pewien warunek. Warunek na to, kiedy soczewka rozpraszająca może być soczewką skupiającą. Kiedy? Kiedy n ośrodka, w którym się znajduje, będzie większa od jej własnego n, czyli tego bezwzględnego współczynnika załamania. No dobra, ok, skoro to mamy, wróćmy do naszego zadania. Sprawdźmy, które odpowiedzi będą nam pasowały. Patrzymy na tabelkę i widzimy. Dla ośrodka pierwszego mamy 1,1, jest on mniejszy od 1,6. No to lipa, to nie jest prawda. Ośrodek 2, 1,7. O, jest większe od n soczewki, które jest 1,6, więc na pewno to będzie prawidłowa odpowiedź. Co powiemy o ośrodku trzecim? Sytuacja jest analogiczna jak w ośrodku drugim. N3 jest większe od n soczewki, więc to też będzie prawdą. No, ośrodek czwarty. Właśnie, co w sytuacji, kiedy coś jest sobie równe? Wtedy nie mamy do czynienia z skupianiem soczewki. Wtedy soczewka nawet nie jest soczewką, bo ani nie skupia, ani nie rozprasza. I promień świetny przez coś takiego przechodzi tak jakby przechodził, powiedzmy, przez płytkę płaskorównoległą, w którą by wchodził, powiedzmy, prostopadle do płaszczyzny. A więc nie ma żadnego ugięcia, załamania. Zróbmy sobie eksperyment i zobaczcie, jakby to wyglądało. Ok, a więc ośrodek czwarty nie, ośrodek piąty również nie. Pora na zadanie 7.2, już trochę łatwiejsze. 49% zdawających w 2019 rozwiązało go poprawnie, więc chyba teraz my też go pociśniemy. Jedziemy. Tylko jeden spośród poniższych czterech rysunków od A do D przedstawia prawidłowe położenie obrazu przedmiotu P, obrazu widzianego przez obserwatora i uzyskanego przy pomocy opisanej soczewki umieszczonej w powietrzu. Obraz przedmiotu P przedstawia szara strzałka. Spośród rysunków A do D wybierz i zaznacz rysunek prawidłowo przedstawiający obraz przedmiotu P widziany przez obserwatora patrzącego z prawej strony soczewki. Zobaczcie, i to jest zadanie charakterystyczne dla matury z optyki. Zazwyczaj, kiedy jest optyka, to jednym z zadań i jednym z podpunktów jest narysowanie pewnej konstrukcji. W tym przypadku mamy odwrotnie, bo mamy już te konstrukcje narysowane, tylko musimy wiedzieć, jak należałoby je przeprowadzić, żeby dojść do poprawnej odpowiedzi. Więc my sobie też narysujmy, tylko tak na sucho, na jakimś jednym przykładzie i zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Po pierwsze, mamy soczewkę dwuwypukłą. Co to oznacza? Że jej promienie padające równolegle na nią będą rozpraszane. I obraz, który będzie powstawał, zawsze będzie powstawał po tej samej stronie, co przedmiot. Nie jest to ważne, gdzie ten przedmiot ustawimy, czy przed ogniskiem, czy pomiędzy ogniskiem, a odległością dwóch ognisk, czyli dwóch ogniskowych, czy poza dwoma ogniskowymi itd., itd. Więc ja mogę sobie narysować to zupełnie dowolnie. Na przykład tu jest nasze ognisko. Robimy wstępną konstrukcję, czyli prowadzimy sobie równoległą prosto do naszej soczewki. Ona się rozprasza oczywiście w taki sposób, żeby przedłużenie przechodziło przez nasze ognisko i to byłaby konstrukcja jednego promienia. Drugi zawsze leci przez środek, no to ja też go tutaj puszczę przez środek. A co? Okej. Dobra, i zobaczcie, gdzie się przecinają? A no właśnie, gdzieś tu się przecinają, tak na moje oko. Więc wychodzi na to, że obraz będzie w tym miejscu. Więc zobaczcie, widzimy, że podpunkt A, kiedy obraz powstaje tu, raczej nie jest prawidłowy. Kiedy obraz powstaje po tej stronie, to mamy do czynienia z soczewką skupiającą zazwyczaj. Na pewno nie z soczewką rozpraszającą. Okej, a tutaj? A, między B a C jest fajna rozkmina, tylko zaraz. Tu obraz jest większy niż przedmiot, a tutaj w podpunkcie B idealnie tak jak w naszym pomocniczym rysunku, więc zaznaczamy B i to jest na 100% dobre. Prościzna. I pora na moje ulubione zadanie, zadanie, które na tej maturze akurat się okazało prawie najtrudniejszym, bo było w top 2, poprawnie rozwiązało go, jeszcze raz powtórzę, 16%, czyli całe nic. Mówię o poprawnym rozwiązaniu, bo prawie wszyscy go rozwiązali, bo ono nie było trudne, ono jest bardzo, bardzo proste, tylko że my nie wiemy, jak używać wzorów i nam się wydaje, że jeżeli już znamy wzór, to jesteśmy kozakami, wszystko potrafimy rozkminić.
Wcale tak nie jest. Fizyka niestety tak prosta, albo może prosta jest, tylko trzeba ją rozumieć, a nie jak w matematyce nauczyć się schematów rozwiązywania zadań. Ale koniec mojego biadolenia i jedziemy 7.3 i wszystko zaraz się okaże bardzo, bardzo proste. Opisana w zadaniu 7 soczewka dwuwklęsła znajduje się w powietrzu. W odległości 0,4 m od soczewki na jej osi optycznej ustawiono przedmiot. Obserwator widzi obraz tego przedmiotu, który to obraz jest w odległości 0,25 m od soczewki. Oblicz ogniskową tej soczewki. Na początku standardowo znajdźmy w treści dane, które mamy, czyli mamy 0,4 m, to jest nasz x. Mamy też odległość obrazu od soczewki 0,25 m. I to, co chcemy obliczyć, to ogniskowa, której nie znamy. No i tak, każdy z Was od razu teraz sięga do tablicy wzorów, ci, którzy nie pamiętają, i nagle pojawia się w rozwiązaniu takie równanko. Równanko soczewki. I słuchajcie, ono jest prawidłowe, ono jest dobre. Ono jest ogólnie dobre, ale nie dla tej sytuacji. Bo jeżeli korzystacie z równania soczewki, to musicie uwzględnić, czy soczewka jest skupiająca, czy rozpraszająca, a więc czy ogniskowa jej jest dodatnia, czy ujemna. Dodatkowo musicie wiedzieć, gdzie powstaje obraz. To znaczy, czy jest on rzeczywisty, czy jest on pozorny. Jeżeli obraz jest rzeczywisty, to rzeczywiście tutaj pojawi się plus. Ale jeżeli obraz jest pozorny, to równanie soczewki przyjmie tutaj minusa. My przed chwilą w poprzednim zadaniu rysowaliśmy sobie ten obraz i widzieliśmy, a przynajmniej odgadywaliśmy, w którym punkcie to jest prawidłowa konstrukcja, widzieliśmy, że obraz powstał po tej samej stronie co przedmiot, więc był to obraz pozorny. A więc nasze równanie nie będzie wyglądało tak, jak sobie narysowaliśmy na początku, tylko będzie wyglądało tak. Rozpraszająca to minus. Obraz pozorny to minus. I dopiero tak zapisane równanie soczewki jest równaniem prawidłowym, od którego możemy wychodzić i cokolwiek dalej liczyć. I oczywiście większość osób tak nie zrobiła, tylko skorzystała z tego, który był w karcie wzorów, który jest poprawny, ale na przykład nie dla tej sytuacji. To dobra, to teraz kilka skomplikowanych przekształceń. Skoro chcemy tego f-a obliczyć, to musimy do wspólnego mianownika to wszystko doprowadzić i pomnożyć na pewno jeszcze wszystko razy minus 1. Więc sru razy minus 1 i mamy. OK, teraz doprowadzimy to do wspólnego mianownika. Świetnie i odwracamy wszystko do góry nogami. I mamy gotowy końcowy wzór. W tym przypadku wystarczy tylko podstawić nasze dane, więc zróbmy to, że f to jest, ile ten y był? 0,25. X natomiast 0,4. Pamiętamy, że tutaj to mnożymy i na dole odejmujemy od większej wartości mniejszą, a przynajmniej tak widzimy, że z danych, że to tak nam będzie wychodziło. Wynik, który otrzymujemy w przybliżeniu, to jest 0,67 m. Pamiętamy o jednostce. Jednostka jest tutaj najważniejsza. Zobaczcie, zadanie, które dało się rozpychać tak szybko, zadanie, za które były 2 punkty, zadanie, które powinno być pewniakiem maturalnym dla Was, jeżeli podchodzicie do niej i praktycznie każdy powinien to rozwiązać, a przynajmniej ze 70% uczniów, które uważa, że potrafi chociaż odrobinę fizyki, a tu taka lipa. Ok, zadanie było proste, można powiedzieć, że podchwytliwe. Nie podchwytliwe, po prostu albo nauczyciele nie ogarniają i źle uczą, albo po prostu Wam się już wydawało, że wszystko umiecie. A tak nie było. Okej. I na koniec zostaje mi tutaj mówić, że można zasubskrybować ten kanał, napisać komentarz. Jeżeli ktoś jest z 2019, niech napisze, czy się rypnął w tym zadaniu. Jeżeli ktoś to ogląda, wątpię, że ktoś będzie z tego roku oglądał. Chociaż może, jakby nagle był jakimś